Czy Wiktoria i Adam z programu Rolnik Szuka Żony są razem po zakończeniu show? Wprawdzie oficjalną odpowiedź widzowie TVP poznają dopiero za kilka tygodni, to w sieci już pojawiło się sporo domysłów na ten temat. Wpis jednego z internautów rzuca nowe światło na relacje wspomnianych uczestników. Uczestnicy, Rolnik Szuka Żony 11. Które pary przetrwały? 11. Sezon programu Rolnik Szuka Żony powoli zbliża się do końca. Nowe odcinki TVP1 pokazuje w każdą niedzielę o godzinie 21:20. Powtórki online za darmo są dostępne na platformie VOD. Twarzą show telewizji polskiej jest niezmiennie Marta Manowska. Kim są uczestnicy bieżącej edycji? Śmiałkowie, którzy zdecydowali się na poszukiwania bratniej duszy przed telewizyjnymi kamerami, są Agata, Wiktoria, Sebastian, Marcin, Rafał, część z nich dokonała już wyboru. Wiktoria do dalszego etapu zaprosiła Adama, jednocześnie dziękując Szymonowi za udział w show. Co ważne, rolniczka nie zaprosiła drugiego z panów na randkę, co zostało szeroko skomentowane przez widzów. Do momentu emisji finałowego odcinka Rszasz bohaterowie nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich dalsze losy. Stąd też ciekawi fani sprawdzają każdy trop mówiący o tym, jak dziś wyglądają relacje nawiązane w randkowym show. W gąszczu komentarzy w ostatnim czasie pojawił się wpis sugerujący, że Wiktoria wciąż utrzymuje kontakty z Szymonem. Znajomi mieli nawet pojawić się wspólnie na jednej z imprez, Wiktoria i Adam z Rolnik Szuka Żony 11. Po emisji 8 odcinka programu Rolnik Szuka Żony widzowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami w sieci, a dokładniej, na oficjalnych profilach telewizyjnego projektu. Wśród pozostawionych wpisów znaleźć można odpowiedź jednego z internautów na post nawiązujący do historii znajomości Wiktorii oraz Adama. Czy domysły użytkowników sieci okażą się słuszne? Odpowiedź na to pytanie przyniosą nowe odcinki, Rszasz 11. Której parze najmocniej kibicujecie?